Cześć Fran, wielkie gratulacje, zdobyliście mistrzostwo, jesteś już tutaj od kilku lat. Myślałeś o tym, marzyłeś o tym, żeby zdobyć mistrzostwo Polski, czy to był taki cel uważany przez ciebie za osiągalny? Marzyłem, tak, marzyłem, bo zawsze musisz marzyć o coś, kiedy grasz piłkę, zawsze chcesz wygrywać. Ale nigdy tak naprawdę nie pomyślałem, żeby naprawdę zdobyć mistrzostwo, więc bardzo duża sprawa. Drugi sezon z rzędu, grasz naprawdę na fantastycznym poziomie. Tutaj, jeżeli chodzi o tę kampanię, były takie małe problemy, czy ta czerwona kartka i tak dalej, ale mimo wszystko jesteś nominowany do piłkarza sezonu, jak najbardziej zasłużenie. Czy myślisz, że jeszcze będziesz w stanie zagrać w reprezentacji Chorwacji? Dziękuję bardzo. A myślę, że ta czerwona kartka to najgorszy moment mojej kariery. Myślę, że to bardzo słabo zachowałem się, więc jeszcze raz przykro mi, naprawdę to najgorszy moment w mojej karierze. Nie wiem, co myślisz o reprezentacji, bo naprawdę nie wiem, to ciężki temat dla mnie. No, potrafisz grać jako półprawy stoper, potrafisz grać jako prawy wahadłowy. No, wydaje się, że taki zawodnik do reprezentacji to skarb, bo możesz pomóc trenerowi na kilku pozycjach. Myślę, że jest wartość duża. Ale zawsze to ten trener decyduje, więc... Gratulacje za ten sezon, za to, że podniosłeś się w tych ciężkich też momentach. Jeszcze raz. Dzięki, dziękuję bardzo. Dzięki.